Cześć, nazywam się Tomek Wiliński, jestem fizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji Sportowej. Moją drugą funkcją jest opieka nad kadrą lekkoatletyczną w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Jestem tam koordynatorem, głównie się zajmuję grupą rzutów, a moim głównym zawodnikiem jest Tomek Majewski. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda przygotowanie zawodników, życie trenerskie, życie fizjoterapeutyczne od zaplecza, od drugiej strony. Czyli nie imprezy sportowe, tylko ciężki trening, wyjazdy poza granice Polski, tęsknota i ciężka praca. Za wszystkie niedociągnięcia i błędy, przepraszam, robię to pierwszy raz, debiut filmowy. I mamy warszawski AWF. 3 dni przed wyjazdem. Rzuty. O! Jest i on. Duży człowiek. Ale zmęczony. Z jeszcze większymi możliwościami. Artur Noga, może coś powiesz? Jak ci się trenuje na AWF-ie? Gdzie najbardziej lubisz trenować? Wszędzie. Wszędzie. Tak, się dobiegać tam lubię. Żeby bieżnia była, tak? Tak. Wystarczy kawałek bucika dobrego, kawałek tartanu. I to wszystko. Biegać. A warunki? Warunki przepiękne. Głównie na AWF-ie. Oczywiście. Mamy płotki, to jest najważniejsze dla Ciebie. Idziemy zobaczyć siłownię teraz. I tak właśnie wygląda główna siłownia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na której ćwiczą nasi mistrzowie. Teraźniejsi i przyszli. Zestaw hantli, te są ciekawe. Tymi ćwiczy Tomek, jedną ręką. Sztanga lekko wygięta, ale mam wrażenie, że to jest na pewno tak specjalnie. Inaczej przecież by wymienili. Wyszliśmy z siłowni, jesteśmy znowuż na rzutach. Jakiś człowiek z brodą. Jego trener. Najlepszy trener ostatniego roku. Henryk Olszewski. Pełen profesjonalizm. Później pokażemy, jak naprawdę wygląda jego praca. Niby monotonia, ale pchnięcie jest tak skomplikowane, że jest bardzo dużo składowych. Bardzo dużo elementów do poprawienia. To jako ciekawostka urządzenie w tle skonstruowane przez trenera do ćwiczeń pchnięcia kulą. Witamy. Teraz zobaczymy, co robi mistrz olimpijski i gdzie po treningu. Taki mają porządek. Proszę bardzo. Kuchnia zaciemniona. Łazienka, nie wiadomo kto tam jest. I jest i on. Człowiek potwór. Z wielką grzywą. Tomasz Majewski. Rozpięty pasek. Jeszcze swoje noki. Już skończył. To nic. Zobaczcie na stopę. 49, 1, 56, druga. Dobra. Panie Tomaszu, ruszamy do roboty. Poczekaj, jeszcze bałagan sfilmuję. Nie pij mój bałagan. Tutaj są odżywki. Cały doping. Unisport. Vitargo. Nie reklamuj. Bez kryptoreklamy. I szczotka Tomka Majewskiego. Tomasz, która to godzina podróży? Godzina podróży co? Od 14 wyjechaliśmy. 16. 16. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Wyspałeś się w samolocie? Tak, całkiem dobre miejsce. Ciągnąłem nogi, wyspałem się. Wypoczęty Henryk Olszewski. 16 godzina podróży. Uśmiech na twarzy. Nie znika. Nie zainteresowani. Nie mają parcia na szkło w ogóle. Uczelnia w RPA. Szukamy Tomka. Jakimi ciężarami ćwiczą najwięksi mężczyźni?
Powiedz, jak to jest w dużej klatce mały ptaszek. Piotr, pokaż jakie ciężary. Dyszki. Mieszczą się. Dobre, ale nie mieszczą. Za małe fi? Tutaj. 4 kg. 4 kg takie mięśnie. Prawdziwi mężczyźni w akcji. Biodro. Pełen ruch, Piotrek, weź pełen ruch. I taka salka do ćwiczeń jest i on. Razem z dziewczynami ćwiczy. Nie, jednak chcę jeszcze pokazać. Do dyspozycji solanka i basenik z zimną wodą. A tutaj za szybą mamy małe laboratorium. Wejście od drugiej strony, ale też dostępne dla wszystkich. Tomasz, jak ty się czujesz w pierwszy dzień obozu? Na razie czuję się dobrze. Widzę, że cię bolą kolana. Nie, kolana mnie nie bolą, ale to się pewnie zmieni. Oby się nie zmieniło. Zobaczymy, jaki masz widok z okna. Posprzątali wam na tym? Tak. Basen, to jest ciekawe. A tu mieszka ptak. Znaczy nie ptak, w sensie ptak. I następny dzień, czyli który dzisiaj, Tomasz? Czwarty. Czwarty. Jak się czujesz? Może mieć. Pierwszy dzień. Nagrywam magazyn, bo to jest jedyna gorsza rzecz od tej, której mamy w Polsce. W Polsce mamy lepsze magazyny i w lepszym porządku. A tutaj mamy innego weterana polskiego sportu. Żałuję, że tego nie widzicie, ten operator chodzi w stringa. Przedstaw się ładnie. Tylko ja się muszę pralka. Dlatego spuszczę w głowę. W milczeniu. Pralka. Tutaj powinna być, nie ma jej. Trener roku jak zwykle. Uwaga, ćwiczymy. Wiceprezes przyszedł. Raz. Dzień dobry, trenerze. Jak samo poczucie? Dzień dobry. Fatalne. Strzelali w nocy. Marek, jak twoja noga? Bardzo dobrze. Wreszcie znalazłem jakiegoś fizjoterapeutę takiego, tutaj miejscowego, który mi powiedział, co to jest. Aha. Bo jakiś Polski mi mówił, że to dwugłowy, a to nie jest dwugłowy, tylko Okłamał cię. Bo ci po prostu wszyscy, ja ci powiem, słyszałem, że wszyscy chcą, żebyś skończył karierę. No nie, bo oni są tacy, że jak się im nie da pieniędzy, to kłamią, nie? A że ja teraz nie mam, no to... Jaki ty jesteś rozciągnięty, ja cię bardzo, kręcę. Nie? Idzie niedźwiedź. No właśnie, chciałem to uwiecznić. Co by trenera nagrywał? Prawdziwego zawodnika Marka Blachy. Zawodnik z największym stażem. Ale on nagrywa seniorów, a nie juniorów. Marek, ile ty już trenujesz? Tydzień. Ale słyszałem, że 20 ci strzeliła. Cześć. Niektórzy gadają, niektórzy ćwiczą. Co pan tu robi? Czekam na Tomasza Bilińskiego. Dobra odpowiedź. Po obiedzie? Tomek, co grasz? Grałem w to samo, co zawsze. Czas po obiedni. Zajrzymy. Proszę. Co to jest? Moja ulubiona gra. Kim ty jesteś tutaj? Jestem nekromantą. Nekromantą. Romantykiem po prostu. Romantykiem to pan... Romantykiem nekromantą. W jakim języku?
A to jest Rasin. To ja. Jaki pseudonim? Wściekły. Już był. Wściekły. Chodźmy, Piotruś. Nie wiem, z kim on się zadaje. Kręcę technikę dla Kowalczyk, bo chcę się na kulę przerzucić. O, prawa, prawa. Chodzą słuchy, że Majewski już na nartach jeździł. Na razie tylko kiki. Butów narciarskich. Barba. Insygnowany nazwiskiem Kowalczyk. Nie, Majewski. Ja. A, to ten drugi. Lekka pomyłka. Nikt go nie pamięta. Trening stop. Piaskownice. Co masz, plecaku? Dyski, buty, wodę. Same fajne rzeczy. Do końca. Weź się za robotę. Ja wiem, że w Ceresie nie pracujesz, a to znaczy, że tu nie też tak. Połóż się. Proszę, to jest wodza. Casting, część pierwsza. Kandydatka jesteś, numer jeden. Jesteś też... Dlaczego chcesz zagrać w naszym filmie? Bardzo trudne pytanie. Jeżeli Marek, ty będziesz grał, to zagram bardzo chętnie. Proszę udać złość. Nie umiem udawać złość. Pchnięcie Tomka. Mówisz po pchnięciu. Mówisz po pchnięciu. Dwóch dowcipnisiów tam siedzi. Ale poleciało. Cała widownia. Do Tomka na trening przychodzą studenci, żeby popatrzeć na technikę. Tylko tutaj przy tych wysokościach w treningu, że to 3 dni rozruchu zawsze trener mówi. Dobrze, 3 dni wprowadzenia. To... I później do roboty. Przyjdzie, jak się mądrze przerwy stosuje. Bez przerw to człowiek zaraz się zajedzie. Czyli Tomek nie ma nigdy kryzysu. Nie ma, to tak każdy jest trochę zmęczony. Częściej bardziej po obozach jest się psychicznie zmęczony niż fizycznie. To jest rozłąka z rodziną. Teraz do syna. Wszyscy tęsknią. Drugi raz jesteś w RPA. W tym roku tak. Jak ci się to podoba? Powiem szczerze, upalnie. Jednak bardzo się cieszę, bo w Polsce panują mrozy. Jaki lepiej, różowych czy czarnych? Zakupy w RPA. Dziewczyny, przedstawcie się, co wy robicie tutaj? Jaki lepiej? Dziewczyny kupują okulary za polski sprint i wielobój. Te dawne mi nie pomogą, no. Na środku skrzyżowania. Pokaż tej, załóż drugie teraz. Takiego tam pana. W czarnej skórze. A masz dużo różowych rzeczy. Co? Ale fiolet jest. Fiolet jest w modzie. Pokaż swoje. Ja tutaj drugie słowo. Marta, fiolet ma wzięcie, bierz fiolet. Dobra, to fiolet wezmę. Jedna godzina dziennie przez cały tydzień. Pierwsza rzecz i od pierwszej klasy. A to 1,5 miliarda kosztuje, wiesz? Jak to zrobić? Dlatego tego nie ma. Ale co kosztuje? To trzeba ludzi mieć, nic więcej, czy obiekty jeszcze. Przecież trzeba zapłacić nauczycielom. Trener Lewandowski, trener Olszewski. No nie ma no. Doktor. Jest stare chińskie porzekadło. Jak planujesz na rok, to zasiej ryż. Jak planujesz na 100 lat, to posadź las. Jak na 1000, to każdy dzieci uczyć. No, to jest prosta sprawa. No. Oni szukają, nikt mnie nie zapyta, a to minister na tym spotkaniu w oczy powiedział. Ty byłeś wtedy? Byłem. Powiedziałem w oczy. Byłem. Nie analizujmy porażek. Zacznijmy analizować sukcesy. Sukcesy zacznijmy analizować. Jak będziemy mieli zanalizowane sukcesy, nie będziemy musieli się opierać na porażkach. Wiesz, jak się u nas sukces analizuje. Super mu poszło, dajmy mu jeszcze nie. Wszystko. Jak się? Jak co? Udało się! I to pokutuje teraz jeszcze, ale wam się udało. Bo nie był super zdolny ruchowo. Tyle, co on roboty zrobił, rozumiesz? To daj Boże, żeby to przeżył, to co on zrobił. No wykup. On dużo, powiedziałeś, że bomby taki spadają w ładek ponad, co innego, ale Tomek nie był sprawny. Ale ma inne zalety. Wiesz, nie, no.
jeden i drugi miał głowę, wiesz, bo to bez tego nic nie zrobi. Nie? Ale ja wiem, ile jak te wszystkie zapisy mam przez 12 lat, każdy dzień jest zapisany. Jego. Ja bym chciał powtórzyć pytanie, czy jest stolica w Europie? Nie ma. Bez hali lekkoatletycznej albo bez basenu. Jest jakaś stolica w Europie? Może w Tiranie, może w Albanii. Może w Albanii, Warszawa. Warszawa jest. Od dwóch lat mamy stadion narodowy, ale stadionu lekkoatletycznego w Warszawie nie ma i nie ma hali lekkoatletycznej. No o czym my gadamy? Nie ma porządnego basenu. Te warunki, co ministerstwo. My mamy mistrzów olimpijskich. Ministerstwo nam mówi, że my mamy słabe wyniki, to przy tych warunkach, jakie są w Polsce, przy tych nakładach finansowych, my jesteśmy rewelacją. Podzielcie medale Czechów, które zdobyli, ile wydali pieniędzy na to i nasze, to my jesteśmy najtańsi, najmniej wymagający, kurde, i. Wiesz, nie to, że wpadam. Pewnie, żeby się chciało, żeby było 30 medali czy tam inaczej. Też jestem przecież Polakiem i chciałbym, żeby no tak jasne, było. No jasne, jasne. Ale to jest niemożliwe w takich inwestycjach. Słuchaj, Węgrzy dostali teraz nagrody po 500 000 złotych, licząc na polskie, za złoty medal olimpijski. A i to w Polsce, gdyby dostał ktoś, to może sobie mieszkanie chociaż. A tutaj mistrz olimpijski, co sobie może kupić za 120 tysięcy? Trochę lepszy samochód, tak, średniej klasy, jak to się u nas nazywa. A taki facet jakby pojechał. Zobaczcie sport zawodowy. Przyjeżdżają ludzie samochodami, które kosztują po 500 000 i drożej. Mm-hmm. I każdy chce ten sport uprawiać. A kto będzie nas uprawiał, jak mistrz przyjeżdża kurde metrem? Nie? Ale papież też metrem jeździ. Tomek, nagrywaj, cały czas to musisz tu mieć. Musisz to wszystko mieć, zarejestrować. Tak, metrem jeździ i komunikacją publiczną. Ten nowo wybrany. Franciszek. A skąd? Teraz już nie będzie jeździł. W autobus wsiadł razem z kardynałami, wielki tam. Papa Mobile będzie jeździł. Chyba koniec dyskusji. Dziękuję. Tomek, pokaż nam. Jeszcze jedno jakieś, Tomek. Może do góry ją podnieś. Co teraz, Tomek? Teraz jest bardzo ważne. On to po prostu ćwiczy. Podstawa w tym sporcie. Dziękujemy. I w ten oto sposób kończymy obóz w południowej Afryce. Tomasz, tak? Podsumuj. 3 tygodnie. Minęło. Średnio. Ciepło. Ciepło było. Cieszysz się, że wracasz do domu? Bardzo. Baj, Alta. Doktor. Doktorze, dużo chorób na tym bardzo obozie? Ciężki. 3 tygodnie minęły. Ale ogólnie sukces, tak? Sukces wielki, osłabiony. Wielki sukces. Strasznie mnie ten obóz osłabił. Czyli brak sukcesu. Za duże obciążenia, no. Treningowo za dużo. Co? Przypilnowałem. Mówisz zawsze czemu. Boce się dzisiaj jak szczur. No bo wczoraj za dużo. Nie ma reakcji. Za dużo wczoraj i treningu. Godzina 14:10. Wyjeżdżamy do Polski. Biceps, triceps. Wyjeżdżamy. Ławka. Wyjeżdżamy. Będziemy jutro. Gdzieś tu pasek. Jutro o 10:00. Pasek, proszę bardzo. Jakie 10:00? 8:50. No, czyli 9:00. O 10:00 to ty już będziesz. 8:50 jesteśmy na lotnisku, jeśli wylądujemy. No jesteśmy po obozie w RPA. To co widzieliśmy, to była namiastka prawdziwej przygody. Myślę, że prawdziwe zaplecze się zacznie w Portugalii, zacznie na Mistrzostwach Świata w Moskwie i na innych imprezach startowych, gdzie dochodzi naprawdę wielki stres zawodników przed startem. Postaram Wam się to wszystko pokazać. Jeżeli Wam się podobało w RPA, cieszę się. Jutro wyjeżdżamy do Portugalii na 2 tygodnie. Spróbuję też parę ujęć skręcić takich, żeby było to ciekawe.